Myszek nie wiedział, co to głup. Zesłał pan śledzia w głębie wód. Hej ho, hej ho, wybierają. Dzień dobry, witamy pana Drucha. Chcielibyśmy panu zadać kilka pytań. Dzień dobry, słucham. Chętnie odpowiem. W jakim wieku rozpoczął pan swoją przygodę z harciarstwem? To było tak dawno temu, że ciężko mi policzyć, ale na pewno miałem około 10-11 lat. A dlaczego pan się w to zaangażował? Zaangażowałem się dlatego, po pierwsze, że wielu moich kolegów już działało w harcerstwie. Poza tym w tamtym okresie, kiedy zaczynałem swoją przygodę z harcerstwem, była to organizacja, która pozwalała przeżyć bardzo wiele przygód w takiej formie, która no, innymi metodami była niedostępna. Przypomnę, że to nie był czas tak powiedzmy odległy jak okres średniowiecza, ale nie było wtedy telewizji, przynajmniej nie była tak powszechna, nie było bardzo wielu innych rozrywek, które dziś są nagminnie dla młodzieży serwowane. No i w związku z tym harcerstwo wydawało mi się czymś bardzo ciekawym, ważnym. No i tak się stało, tak zacząłem. Jakie były początki? To znaczy, czy były trudne, czy były łatwe? No początki były dość trudne, dlatego że harcerstwo wymagało ode mnie też różnego rodzaju zachowań, umiejętności, nawet wysiłku. Zdarzało mi się, że po prostu beczałem, no i tak było. Zwłaszcza na pierwszym obozie, kiedy nie mogłem sobie poradzić z niektórymi czynnościami, a byłem w namiocie z takimi samymi jak ja, zielonymi harcerzami, więc wymagania wydawały mi się wtedy niesamowite. Bo trzeba było sobie poduszkę napchaną sianem samemu wyrównywać, trzeba było dokładnie sprzątać w samym namiocie, trzeba było mieć na takich przez siebie zrobionych półkach wszystko elegancko ułożone. Wtedy to była bardzo trudna sprawa, bo nie korzystaliśmy z żadnych urządzeń takiego typu fabrycznego. No i wydawało mi się w pierwszym momencie, a wtedy miałem właśnie chyba około 10 lat, że to jest ponad moje siły. No ale to był tylko pierwszy taki obóz. A jakie dokładnie działania pan podejmuje? Dzisiaj? Mam wrażenie, że ten program by się nie skończył szybko, bo niestety ku zgrozie mojej rodziny, zwłaszcza żony, tych działań podejmuję bardzo wiele, pomijając taką działalność harcerską, bo prowadzę drużynę w Tomisławiu. Drużynę, która nosi piękne imię Grota, jako że jest to taka grotaszewska. Poza tym bardzo interesuje mnie historia okolicy naszej. Staram się, jak umiem, przybliżyć niektóre ciekawostki z tego terenu tym, którzy oglądają niektóre programy telewizji lokalnej. No ponadto trochę piszę, brałem udział w pisaniu różnych takich historycznych przewodników po ziemi bolesławieckiej. Sam wędruję dość dużo, czyli zajęć mam tak wiele, że też czasami bardzo skromnie, ale wspomagam dom pracami na terenie domu. Jakie mam pan z tego korzyści? Korzyści? No największą korzyścią jest to, że ciągle mi się wydaje, że jestem harcerzem takim, który ma naście lat, a już mam o wiele więcej lat niż naście. Wydaje mi się, że to jest też ważne, że taki styl życia pozwala zachowywać zdrowie. Człowiek się nie przejmuje jakimiś przeziębieniami, jakimiś drobnymi skaleczeniami. No i przede wszystkim przeżywam ciągle przygody różne. Nie trzeba jeździć do Afryki, żeby tutaj znajdować ciekawe rzeczy i tak to jest. A czy młodzi ludzie chętnie biorą udział w tych działaniach? No, znaczna część młodych ludzi tak. Nie powiem, że wszyscy, bo są też tacy, którzy przedkładają ponad wszystko, to się nazywa MP3 chyba, czy coś takiego, albo komputer. Oczywiście to trochę tak powiedziałem żartobliwie, a nie złośliwie. Natomiast większość młodych ludzi, podobnie jak zawsze, chce przeżywać przygody, chce odkrywać coś ciekawego, chce mieć możliwość życia takiego, które jest bogate we wrażenia, ale pozytywne wrażenia. Także są tacy ludzie. Może nam pan opowiedzieć jakąś harcerską przygodę? No, chociażby taką, kiedy wybraliśmy się swego czasu na wędrówkę po takiej okolicy, w której było bardzo wiele bunkrów poniemieckich. No i ponieważ zabłądziliśmy, musieliśmy dość długo wędrować przez krzaki. Trwało to całą prawie noc. No i ponieważ nie było jak zdobyć żadnego napoju, to musieliśmy pić wodę z takiego strumyczka kawałeczkiem odkręconej lampki.
takiej właśnie bateryjki. No ale oczywiście za wiele tego się nie napiliśmy. Rano jak zaczęliśmy, jak ta woda wygląda, którą piliśmy, no to wiedzieliśmy, że to była przygoda, która może się skończyć jeszcze boleściami żołądka, ale jakoś przeżyliśmy. A przygód takich ciekawych, no było mnóstwo. Spotkania z dzikimi zwierzętami, z dzicianymi ludźmi trochę takie były też spotkania, ale to już dawno temu. A na koniec chciałbyśmy się zapytać, w jaki sposób zachęciłby Pan młodych ludzi do harcerstwa? Ja myślę, że każdy człowiek, który, bo często się tak mówi, chce się sprawdzić, chce zobaczyć, jaka jest moja wartość, że każdy człowiek młody, który chciałby naprawdę poznać, czy jest gotów do przyjaźni, do otwarcia się na innych ludzi, do takiego życia, w którym coś z siebie daje, to znajdzie w harcerstwie miejsce na pewno. Bo życie wtedy się żyje tylko dla siebie, kiedy się nie liczy z potrzebami innych ludzi, kiedy się przeżywa tylko swoją własną pasję życiową, to nie jest ciekawe ani nie jest godne. Harcerstwo daje możliwość przeżycia prawdy i przyjaźni, służby dla innych ludzi. Wielu takich pozytywnych rzeczy. Dziękujemy. Również dziękuję.